Pan Jezus Chrystus. Zapraszam do tego, abyśmy tymi jasełkami, wspólnie się także modlili, więc w tych momentach, kiedy będzie śpiew, podejmijmy go z artystami, z aktorami. Liczę, że będzie to miłe doświadczenie. Więcej nie zdradzę. Zobaczcie Państwo. Wszyscy bardzo dobrze wiemy, że do stajenki, w której narodził się Pan Jezus, przybyli trzej mędrcy – Kacper, Melchior i Baltazar. Ofiarowali w darze złoto, kadzidło i mirrę. Podobno był i czwarty mędrzec. Podobno i on wyruszył w drogę do Betlejem. Podobno. Nazwijmy go imieniem Amiran. Jakaś ty piękna. Ciekawe, czy potrafisz mówić. Może znasz jakiś obcy język? W końcu przybyłaś do mnie aż z Egiptu. No tak, pewnie potrafisz mówić po egipsku. Spokojnie, nauczę cię mówić w moim języku. Cóż to za ptaszysko? Trochę szacunku. Ale ma dziwne oczy, jak ona się na mnie patrzy, jakby chciała mnie zjeść. O ile mi wiadomo, papugi nie jadają ludzi. Mam nadzieję, skąd się tu wzięła, mój panie? To dar od władcy Egiptu. Ten to zawsze coś wymyśli. W zeszłym roku podarował panterę. Pamiętacie, jak uciekła z klatki? W życiu tak szybko nie biegałam. Krokodyl też był od niego. Nie możesz mu, panie, powiedzieć, że wolałbyś tradycyjne prezenty, jakieś klejnoty albo szaty? Słyszysz, ile one potrafią mówić? Z pewnością i ciebie szybko nauczą. Idę na drzemkę. Przynieście jej wody. Idź po wodę. A dlaczego ja? Bo jesteś młodsza. Też mi argument. Nie będę usługiwała tej papudze. Nie zbliżaj się, potworze. Jak wezmę kija, to zobaczysz. Wcale nie myśl, że się ciebie boję. Po prostu nie mam ochoty na twoje towarzystwo. Ja też nie mam ochoty. Sio powiedziałam, sio, może ona nie słyszy. Patrz, jak się poprawia. Pewnie myślisz, że jesteś piękna i tu się mylisz. Obyś nigdy nie spojrzała w lustro. Ja nie wiem, czy nie będzie cię trzeba zamknąć w piwnicy, żebyś gości nie przestraszyła. Ona się znowu zbliża. Co robimy? Jak to? Co zwiewamy? Tylko nie myśl, że się ciebie boimy. Po prostu nie mam ochoty na twoje towarzystwo. Czyż to jest to cudo, o którym mówił mój małżonek? Nie zbliżaj się, potworze. O, co za przywitanie. Jak wezmę kija, to zobaczysz. Spokojnie, moja droga. Nie mam wobec ciebie złych zamiarów. Wcale się ciebie nie boję, tylko po prostu nie mam ochoty przebywać w twoim towarzystwie. Słuchaj, powoli tracę cierpliwość. Pewnie myślisz, że jesteś piękna i tu się mylisz. Ja nie wiem, czy nie trzeba cię zamknąć w piwnicy, żebyś nam gości nie straszyła. Wypraszam sobie, to jest mój dom. Ona się zbliża. Co robimy? Jak to co? Zwiewamy. A gdzie papuga? Na szczęście odleciała. Jak to odleciała? A gdzie są dwórki? Gdybyś słyszał te obelgi. Dwórek.
Nie, papugi. Chciała mnie zamknąć w piwnicy. Nie przesadzaj. Nubisz, Efrum. Wzywałeś nas, panie? Miałyście jej pilnować. Miałyśmy przynieść wody do tej uroczej papuszki. Chciałyśmy, żeby to była świeżutka i pachnąca woda, dlatego zamierzałyśmy iść do źródełka. Przecież to cudeńko nie może pić pierwszej lepszej wody, no umówmy się. Przepraszam, że zapytam. A gdzie ona właściwie jest? To ja się pytam. Gdzie ona jest? Odleciała? Jaka szkoda. A tak ją lubił. Panie, szalenie ważne wiadomości, a konkretnie trzy. Trzy szalenie ważne. Nie teraz. Ale są bardzo ważne. Nie mogę poczekać. Oczywiście przynoszę wiele wiadomości. Nie wszystkie są ważne. Z niektórymi mogą sobie spokojnie poczekać, ale z tymi nie. O panie, gdybym poczekał, byłbyś potem zły. A przecież nie mogę pozwolić, by twa mądra głowa i szlachetne serce płynęły gniewem. Mów. Dziękuję o pani za pozwolenie. Zaraz wszystko wyśpiewam. Od czego by tu zacząć? Naturalnie najlepiej od początku, więc tak. Leżę sobie spokojnie pod palmą. Rozmyślam o gwiazdach, które świecą nad moją głową. Aż tu nagle co? W oczach mi pociemniało. Tumany kurzu zaczęły nosić się w powietrzu. Aż z trzech stron świata zaczął dobiegać stukot pędzących koni. Już myślałam, że po mnie. Co było dalej? Z trzech stron świata najechali na mnie trzej posłańcy. O mało mnie nie zdratowali. Na szczęście ocalałam i teraz mogę to przedstawić wiadomości, które przynieśli. Co to za wiadomości? Wiadomości niby są trzy, ale wiadomość jest jedna. Ja z nim oszaleję. Ależ to prawda! Trzech posłańców przyniosło tę samą wiadomość. Twoi przyjaciele Kacper, Melchior i Baltazar. Wszyscy trzej ujrzeli gwiazdę na niebie. Wszyscy trzej twierdzą, iż to znak, że narodził się Mesjasz. Wszyscy trzej wyruszyli w drogę, by oddać mu pokłon. Koniec wiadomości. Koniec. Spójrzcie, czy to nie ta gwiazda? Wcześniej jej nie widziałem. A więc i ty musisz wyruszyć w drogę. Gwiazda cię poprowadzi. Mądre słowa, moja pani. Proponowałbym jednak nie wyruszać z pustymi rękami. Kacper, Melchior i Baltazar na pewno zabrali ze sobą jakieś dary. Spakuję ci moje najpiękniejsze rubiny, szafiry i perły. To będzie znakomity dar dla Mesjasza. Nic dodać, nic ująć. Co w moim przypadku rzadko się zdarza. Amiran, zabrawszy najpiękniejsze klejnoty swej małżonki, wyruszył na spotkanie z Mesjaszem. Prowadziła go gwiazda. Po kilku dniach wędrówki trafił do pustego i opuszczonego miasta. Był bardzo głodny. Zapasy żywności dawno już się wyczerpały. Wyglądało jednak na to, że w tym dziwnym miasteczku nie otrzyma choćby kawałka chleba. To ty? Cały czas za mną leciałaś? Głodna. Ja też. Ale obawiam się, że nic tutaj nie dostaniemy. Thank you.
jak mogliście tu wejść? Nie widzieliście napisu na bramie? Zakaz wstępu. Przepraszam, ale nie zauważyliśmy żadnego napisu. Kłamiesz. Napis jest duży i wyraźny. Sam go malowałem. A właściwie żal mi was. Pewnie już jesteście chorzy. Spotka was los, który i nas dotknął. Co wam się stało? Co nam się stało? Nie widzisz? Dręczy nas straszna choroba. Nie ma w mieście ani jednej zdrowej osoby. Spokój się. Ja nawet nie wiem, jak ty masz na imię. Niech będzie... Kalia. Kalia, spokój. To była właściwa reakcja. Wszystkich przerażamy. Nie ma lekarstwa na waszą chorobę? Jest, oczywiście, że jest. W mieście za górą mieszka medyk. On ma lekarstwo na naszą chorobę, ale żąda za nie tak wielkiej sumy, że nie jesteśmy w stanie zapłacić. Oto mój drogocenny rubin. Powinien wystarczyć. Chcesz nam go ofiarować? Przecież nas nie znasz. Kupicie za niego lekarstwo. A jeśli sam się już zaraziłeś? O mnie się nie martw. Ja sobie jakoś poradzę. Amiran wyruszył w dalszą podróż. Opuścił smutne miasteczko, które już wkrótce, dzięki jego rubinowi, znów miało stać się pełnym życia i radości miasteczkiem. Amiran wędrował 7 dni i 7 nocy. Dzielna papuga Kalia nie opuszczała go ani na krok. Szli za gwiazdą, która prowadziła ich do Mesjasza. Szli i szli i szli, aż znaleźli się w zachwycającym kolorami ogrodzie. W naszym ogrodzie. Jest najpiękniejszy na świecie. Oby trwał wiecznie. A ty tu czego? Odejdź stąd, bo nie ręczę za siebie. Psujesz nam widok. Ogród nie jest dla biedaków. Nieprawda, ogród jest dla wszystkich. Słyszałeś się, znakomity żart. Ogród jest dla wszystkich. Ogród jest dla ludzi na poziomie. Dla ludzi pięknie ubranych i pachnących słodkimi wonnościami. Byle kto nie ma tu wstępu. To niesprawiedliwe. Jaka ty jesteś nudna. Idź i zamęczaj swoimi problemami innych biedaków. No co tak stoisz? Już cię nie ma. Mamy zawołać strażę? Proszę, pozwólcie mi zerwać chociaż jedną różę. Moja mama ma dziś urodziny, a róża byłaby wspaniałym prezentem dla niej. No trzymajcie, ona chce zerwać różę. Bezczelność. Biedakom niepotrzebne są kwiaty. Urwij sobie gdzieś jakiegoś badyla, to będzie odpowiedni prezent. Ale się zdenerwowałam. Spokojnie, kiedy tu jesteśmy, ogród jest bezpieczny. Czy możesz łaskawie zrobić w tył zwrot i łaskawie opuścić nasz cudowny ogród? Nie widzisz, jak działasz nam na nerwy? Kalia, uspokój się. Witajcie, drogie panie. Jestem zachwycony tym ogrodem. Ja również mam coś drogocennego. Te oto perły. Pragnę je ofiarować którejś z was. Wybierz mnie. Ja chcę perły. Ja jestem najładniejsza, a ja najmądrzejsza. Ustawcie się proszę w szeregu. Ty też, moja droga. Ona? Żeni mnie po co? Zapraszam do szeregu. Perły otrzyma ta, której zobaczę najpiękniejszy uśmiech.
zaśpiewać. Mama z pewnością bardzo się ucieszy z prezentu. Ale... Że co? Nie! Bardzo dziękuję. A wy, moje drogie, myjcie zęby. Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda. Tak się zaczyna wielka przygoda. Myję zęby, bo wiem dobrze o tym. Kto ich nie myje, ten ma kłopoty. Żeby ładny uśmiech mieć, trzeba tylko chcieć. Amirana i jego papugi. Słońce powoli zachodziło, gdy znaleźli się u bram kolejnego miasta, które wyglądało bardzo przyjaźnie. Witaj, wędrowcze, i ty, przecudowna papugo, witajcie oboje. Macie ochotę na ucztę? Nie jesteśmy głodni. Chodzi o uczę duchową. Macie przed sobą najwspanialszą terapeutkę na świecie. Wybaczcie moją pyszność, ale tak mówi każdy, kto skorzysta z moich usług. Genialna, niesamowita, najlepsza terapia uspokajająca, wzmacniająca, odmładzająca. No po prostu pełny pakiet. Pierwszy seans zupełnie za darmo, gratis. Usiądźcie wygodnie. Tak, tak.
Nie, okradli nas. Amiran zaczął iść przed siebie, w ogóle nie patrząc już na gwiazdę. Był załamany. Stracił wszystko. Stracił prezent dla Mesjasza. Czy dalsza wędrówka miała jeszcze sens? Przez kilka dni szedł i szedł, patrząc w ziemię. Ani razu nie spojrzał na gwiazdę, która powędrowała w zupełnie innym kierunku. Która powędrowała prosto do Betlejem. Próbowałem, Mario, ale bezskutecznie. Jeśli nikt nie chce przyjąć dziecka, to inne argumenty też nie pomogą. Nie ma nikogo, kto chciałby przyjąć Zbawiciela. Nie ma ani jednego serca, czy król świata musi rodzić się w sobie. Nie martw się, Mario. Widocznie nasz ojciec ma piękniejsze plany. Jesteśmy w jego rękach. Kosztowne złożyli. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, a nie widają króla.
kolejny aniołeczek śpiewa dla nas i gra. Thank you.
Abicielu, racz nie pogardzić ludzkimi sercami, które uznają swą słabość. Jak przyjąłeś te skromne, stręczne progi, niech cię goszczą serca szczere, pokorne i nasza nieudawana radość. Józef z małym Jezusem udali się do Egiptu. Tymczasem Amiran, całkiem już wyczerpany, dotarł do... Przepraszam, nie wolno się poddawać. Ja wiem, że czasem jest ciężko, ale mogło być gorzej. Trzeba myśleć optymistycznie. Najłatwiej to usiąść i się załamać. Głowa do góry. O matko i córku, ciotko i wujku, anioł! Jest tu, w Egipcie. Słyszałaś? On tu jest. A nie mówiłam, że nie wolno się poddawać? Adar,
Nic dla niego nie mam. Katastrofa. Nie mogę stanąć przed Mesjaszem z pustymi rękami. Ty jesteś najlepszym darem. A czy po drodze nie ocaliłeś chorego miasta? Czy nie pomogłeś biednej dziewczynce? Twoje dobre uczynki są o wiele bardziej cenniejsze niż perły, rubiny i szafiry. Ty jesteś najlepszym darem. Teraz już mogę wracać do domu. Żegnaj, moja droga. Jakie żegnaj? Po co żegnaj? Ach tak, porzucasz mnie? To ja się z tobą zaprzyjaźniłam. Szmat drogi z tobą przeszłam. Tymi piórami cię broniłam. A ty z lekkością tak porzucasz. Myślałem, że chcesz tu zostać. Wy ludzie czasem za dużo myślicie, a serca nie słuchacie. Moje serce mi mówi, wracaj z Emiranem, ale pewnie w ogóle to cię nie obchodzi. Bardzo bym chciał, żebyś ze mną wróciła. Serio? To w drogę! Wszystko kochamy z serca całego. Oddajmy.